Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawce zorganizowali festyn, podczas którego zbierali pieniądze na zakup niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych sprzętu. Piknik odbył się przed remizą w Lubawce. Dzisiaj doroczne święto lubawskich strażaków, letni piknik strażacki. Zbieramy oczywiście na doposażenie jednostki OSP w Lubawce. Mam przyjemność współorganizować ze strażakami to wspaniałe święto. Mamy wiele, wiele atrakcji dla najmłodszych, dla starszych. Każdy znajdzie tu coś miłego, a zwieńczeniem obchodów będzie koncert Gwiazdy Wieczoru, którym będzie DJ Disco MC Polo. Strażacy tutaj wiele dni spędzili, wiele nocy na tym, żeby to wszystko przygotować. Pozyskanie sponsorów, a dzisiaj na scenie rozpoczęło się o godzinie 14:00 występem DJ Heaven Light, a potem na scenie zagościł zespół Wrzos z Lubawki, Orkiestra Dęta. Teraz mamy występ Zumby, przed nami również koncert zespołu Underground, jak również Erdziu Edeka i wspomniana wcześniej Gwiazda Wieczoru. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej najczęściej pracują w niebezpiecznych i gwałtownie zmieniających się warunkach. Podczas akcji pomagają osobom poszkodowanym w wypadkach, gaszą pożary, a także uczestniczą w wielu wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność. O tym, jak są ważni, to nie sposób by powiedzieć, ponieważ to jest podstawa bezpieczeństwa nie tylko przeciwpożarowego, ale również bezpieczeństwa takiego społecznego naszej lokalnej tutaj, naszej Lubawki, tak? Ponieważ oni zapewniają obsługę wielu eventów, imprez w naszej gminie. Zawsze pomagają wtedy, kiedy są potrzebni i ta zgrana drużyna naprawdę tworzy wspaniały, świetny kolektyw. Podczas pikniku strażacy zbierali pieniądze na doposażenie jednostki, w tym zakup sprzętu niezbędnego do ratowania osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych. Mamy już niedługo otwarcie drogi S3 i właśnie ten sprzęt do takiego stricte ratownictwa drogowego będzie bardzo, ale to bardzo potrzebny. No i takie bieżące doposażenia jednostki, ponieważ no należy ten sprzęt za jakiś czas wymieniać. Co chwilę na rynku pojawiają się nowe modele, a sprzęt, który wykorzystują strażacy, jest bardzo często używany, tak więc wymiana jego jak najbardziej jest wskazana. Kolejny piknik strażacki odbędzie się już za rok. To już trzeci piknik strażacki. Mamy nadzieję, że nie ostatni. On się co chwilę rozwija, co rok, co każdą edycję mamy nowe elementy. Mamy nadzieję, że za rok również uda nam się zaprosić na jeszcze większe wydarzenie przeprowadzane z jeszcze większym rozmachem.